Na skrzyżowaniu ulic Zamkowej Warszawskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierowca motocykla został przewieziony do szpitala. Działania Straży Pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu wycieku płynów eksploatacyjnych. Przed naszym przyjazdem karetka pogotowia opatrywała rannego i policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. A w jakim stanie była osoba ranna? Osoba ranna jest przytomna, prawdopodobnie ma złamaną nogę.